Mój dyletantyzm w śpiewaniu jest tak oryginalny, że może się spodobać, napisał Jan Kanty-Pawluszkiewicz w swojej książce. To jest rozmowa z Wacławem Krupińskim. Jan Kanty osobny. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Maria. Dziękuję za zaproszenie. Ależ to dla mnie zaszczyt. I przede wszystkim bardzo dziękuję za przytoczenie tego fragmentu. I za zagranie tej piosenki najpierw, tak? Tak, bo nabieram przekonania, że rzeczywiście ten głos jest nie tyle smętny, to jakiś taki zrujnowany. I jak będę już nagrywał następną wersję, to już będę się pilnował. Ale mnie się wydaje, że w tym zrujnowaniu ten głos ma duży urok. Może. Ale ponieważ byłem mało świadomy tego jakości tego nagrania, dlatego że byłem spięty. Spięty po tylu latach pracy w tej materii muzycznej? Bo ja się nie zajmuję śpiewaniem. Nie, to prawda. No, a przecież dookoła mam koleżków, co to śpiewają. Haha, nie tak. No tak, to prawda. Jeszcze nie skończyłam tej książki rozmowy, bo dopiero wczoraj ją dostałam, ale naprawdę czyta się wspaniale. I obraz człowieka, który ma niesamowity fart, jakoś tak mi się maluje po przeczytaniu jak na razie 3/4. Bardzo dziękuję. Do pewnego stopnia, panie Mario, jest tak, aczkolwiek ja wiem, czy to szczęśliwie, no mam takie zacięcie, że w sytuacjach absurdalnych staram się dostrzegać jakieś sensowne rzeczy, realistyczne lub przynajmniej ze śladami realizmu i takimi przykrymi przypadkami, które mnie spotykają, staram się opiekować i często wychodzi z tego jakieś sensowne. Poza tym jeśli już mowa o tym, mam zdolności czy umiejętności do tego, ażeby się sponiewierać finansowo, to znaczy przeinwestować, o to chodzi. No ale ta niedomoga, bo z punktu widzenia zdrowego rozsądku to nie jest coś ani dobrego, ani konstruktywnego. Z drugiej strony, może jakby w rewanżu staram się przypadkami absurdalnymi opiekować i czasem z tego kapkę coś. Ale jakiś może przykład tego przypadku absurdalnego? Tak, na przykład, poproszę. Na przykład przed laty spotkałem młodego Amerykanina pochodzenia polskiego, który przyjechał do Polski, żeby się nauczyć języka polskiego, a ja chciałem doskonalić marny mój stan języka angielskiego i zapraszałem go na obiady, jeździliśmy samochodem, ja załatwiałem swoje interesy, rozmawialiśmy, no i opowiadaliśmy o filmie, bo to go bardzo interesowało. No, po roku on się nie nauczył polskiego, ja z angielskim też taki byłem w dalszym ciągu marny, ale za rok do mnie zadzwonił, że zarobił jakieś pieniądze, zaczął studiować filmówkę jako taki student za pieniądze czy tego, a potem mówił, że natrafił na taki tomik papuszy i papusza go do tego stopnia interesuje, że on już się nic nie nauczył w szkole i chce nakręcić film. I ja się tak do tego zapaliłem, to jego entuzjazmu, że powiedziałem, jeśli tak, to ja ci za darmo muzykę do filmu napiszę. I tak się stało, nakręcił film, a potem ja się wdałem w dłuższą kilkuletnią sprawę z papuszą. I przez 2 lata pisałem papuszę, nikt nie chciał tego pokazać. No i, a upłynęło 22 lata, znowu Krauzowie się zgłosili. Tak, to i jest, powstał film. To niesamowity ciąg wydarzeń. 20 kilka lat się ciągnie. Więc to są te przypadki, o których... Tutaj pan powiedział w tej książce, że nieszpory ludźmierskie, harfy papuszy i szalona lokomotywa to są te pana kompozycje, dzieła, które pan akceptuje. Najlepsze, tak? Te trzy? Mam wrażenie, że dużych, dlatego, że trzeba tu przywołać pana Marka Grechutę. Bez niego większość rzeczy by nie powstała. Bez naszej jakby wzajemnej życzliwości. Ale to też był przypadek, że się spotkaliście. Kompletny. Że obaj studiowaliście architekturę, chociaż obaj w sumie potem poszliście w muzykę. Tak. I dlatego, że obydwaj byliśmy z terenu. To było szczęście. Co to znaczy z terenu? Że nie z Krakowa, tak? Czy nie z Krakowa. Tak, pan z Nowego Torku, a Marek z Marek z Zamościa. Marek z Zamościa, a ja z Nowego Targu. No ja tu pana przedstawiam jako góral z Nowego Targu. Może tak być, czy nie? Góral z terenu. Góral z terenu, dobrze. No i spotkaliście się z Markiem i to było niesamowite, bo nagle się okazało, że można zupełnie inaczej śpiewać, grać
grać, mieć inne teksty nagle w Opolu. Dla całej Polski to się okazało. No właśnie. Końcówka lat 60. No, zechce pani, Mario, pani podkreślić, to chyba to się z niewiedzy wzięło? Z niewiedzy. No, to odpowiadam twierdząc, że z niewiedzy, ponieważ zawodowo żeśmy się muzyką nie zajmowali. No natomiast erudycja Marka w sensie literackim, w sensie poetyckim, to bardzo była imponująca. A ja z kolei miałem bardzo profesjonalne zaplecze jako zawodowy słuchacz muzyki jazzowej. No i bo wydawało mi się, że coś jak komponowanie to przede wszystkim po prostu nie pasuje. Słuchać muzyki owszem, ale już pisać to już nie bardzo pasuje. Ale tak się złożyło, że przypadek nas do tego pchnął, żeby zajmować się. I to spotkanie z Markiem. Ale przedtem jeszcze było, zanim spotkanie z Markiem, to już była Anawa z panem Kalinowskim? Nie, Marek od początku. Programie, no po to powstała Tango Anawa, żeby zdumionym słuchaczom przybliżyć, że mogą się spodziewać brewerii takiej, które przekracza rzeczywiście wyobraźnię. No, tak na zapas żeśmy pisali. A ja też myślę, że wielkim pana szczęściem było to, że pan w Krakowie się znalazł i że tam już była piwnica pod Baranami. Tak. Prawda? No bez piwnicy nie ma nie życia. Nie byłoby Tanga Anawa i w ogóle tego wszystkiego. Nie byłoby Jana Kantego Pawluszkiewicza, kompozytora? No byłoby straszne, jakbym ja był inżynierem. Przepraszam bardzo, ale no gdzieś tam, ale chyba to byłoby niemożliwe. Gdzieś by mnie chyba poniosło, ale być może, że w jakieś nie najlepsze te, no piwnica była czymś, co nie tylko wyobraźnie, ale jakość, znowu literatura, rzeczywiście jakby ślad czasu piwnicy jest tak niesłychany, że mam świadomość, że pewnie bym zupełnie innym był facetem, jeśli bym się z panem Piotrem Skrzyneckim nie kolegował. Pewnie też z Jankiem Nowickim, którego znamy stosunek do otaczającej rzeczywistości, a Piotra Skrzyneckiego do zdumionej w najwyższym stopniu publiczności, do żartownego w ogóle stosunku do rzeczywistości, do nietraktowania siebie ani zbyt serio, ani wszystkiego tego, co dookoła zbyt serio. Nie należy tego robić. To są te pana szczęścia. Kraków, piwnica pod Baranami, spotkanie Marka Grechuty, tak. Żona bardzo bogata z domu. Na początku dość biedna. Tak, to tak. Potem dopiero była bogata i mógł pan wtedy sobie tworzyć różne rzeczy, a i tak pieniądze były. Nie trochę inaczej, że nie musiałem, że nie tylko dzięki opatrzności żeśmy przeżyli pewne trudne chwile, ale ja mogłem, ale z tym większym zapałem, ponieważ wiedziałem, że to za darmo nic nie ma, więc chciałem się przynajmniej opatrzności nie tyle wyspowiadać, co zrewanżować, że coś, że nie marnuję czasu. No. Z tym, że marne były te no, możliwości, nie przekładało się to na... Więc chciałem, wydawało mi się, że może nie we właściwych proporcjach, ale staram się zrewanżować z tej sytuacji. To teraz będzie przerywnik muzyczny, może zaskakujący dla pana, nie wiem. Nie przerywajcie zabawy i Anawa bez Grechuty. Bez Grechuty, z Andrzejem Całką, ale ta końcówka, pani Mario... Długa, przedłużająca się, nasuwa mi skojarzenie, że to tak jest przed 40 lat minimal music. Tak grają trzy dźwięki i nie mogą skończyć. Ale to jest piosenka, która została. Szczęśliwie, bo ona się miała nie ukazać, dlatego że kiedy nagraliśmy ją na ulicy Długiej w Warszawie, Długa 5. A w Polskich Nagraniach, w Studiu Polskich Nagrań. Tak, wojskowość zatrzymała z uwagi na treść tej piosenki, Okręgowy Związek Żołnierzy, czy jak to się właśnie zatrzymał, ponieważ sugerowali, co nie było zgodne z intencją poety, ani naszą tym bardziej, raz, że myśmy, ja już byłem po wojsku, to pierwsza rzecz, i że się my nie wyśmiewamy z wojska, żeby odłożyć żołnierzyków na dno szuflady, tylko to był taki żartowne skojarzenie, ale serio pana poety Leszka Aleksandra. Malczurskiego, no tak, no ale to ale były potem takie wojskowych dziwne popuściło czasy. I dali spokój. Ale jak to było, że Marek odszedł i szybko znalazł się Andrzej Zaucha na jego miejsce? Jak to moja było? Wina. Moja wina.
Moja bardzo wielka wina. Tak, jest moja wina. Rozstaliśmy się z Markiem. No jest czasem taka sytuacja. Takie było zmęczenie? Zmęczenie trochę. To było bardzo intensywne, ale po 3 latach z kolei ja zatęskniłem i zaprosiłem Marka i dlatego powstała Lokomotywa. O Lokomotywie za chwilę, ale ta płyta z Zauchą jest naprawdę świetna i niedoceniona. No, niedoceniona. Tak mi się wydaje. Bardzo dziękuję. Myślę, że to dobra płyta była. Bardzo tylko dobra. I Andrzej bardzo dobrym wokalistą. No wiemy wszyscy, że był świetnym, tak, prawda? Tylko mam wrażenie, warstwa literacka Andrzejowi nie odpowiadała. On się świetnie czuł, był w jakimś filmie, zawsze marzył, żeby w filmie grać. Inny repertuar go. Tutaj go też biorę na siebie to, że umęczyłem go jeszcze do tego, no zachęcałem, żeby Bacha Gawad Gita czytał. No panie, no bez przesady. No. Uciekł. Potem, pojechał tak? grać do Austrii. Pojechał grać tak, bo on jazzowe miał serce. Świetny, fantastyczny, był fantastyczny. Tak. To teraz o Szalonej Lokomotywie. No. Bo właściwie nie jestem w stanie wytłumaczyć młodszym ludziom, czym ta Szalona Lokomotywa dla nas była. I tak jak teraz sobie myślę z perspektywy, kto by dzisiaj się odważył napisać musical do tekstów Witkacego, jeszcze żeby zagrali w tym Maryla Rodowicz, Marek Grechuta, prawda? I no, Krzysztof Jasiński to fantastyczny, też pana przyjaciel wielki, prawda? Krzysztof Jasiński. Tak, bez niego by też tego nie było. Prawda? Ale cóż to było za wydarzenie niesamowite, nie tylko artystyczne. Były głosy, że nawet czasopismo Koń Polski wspomniał o Szalonej Lokomotywie. Czyli było to w kręgu zainteresowań dziennikarzy. Rzeczywiście graliśmy w Warszawie przy Chłodnej. Tak, w tym namiocie byłem tam. Towarzystwo przyszło, szkoda. Nawet pan Konstanty Puzyna przyszedł, słynny krytyk, czy poprzedł to chyba jakaś banda wariatów, no bo... Natomiast serio odpowiadając, no ja myślę, że to dlatego takie rzeczy mogły, że nam na niczym nie zależało. Wiadomo było, że jak to... Jak to? Nam na niczym nie zależało. Znaczy, no. Tym, że nie było, że to nie był projekt. Że no, robimy to dla jakichś... jeszcze w ogóle nie było takiego pojęcia. Znaczy był projekt rur kanalizacyjnych, ale innych projektów nie było. No. No i nie był to projekt i... Nie był to projekt, a myśmy zafascynowani byli tym. Szczegół jeden jest bardzo istotny, bo ja sam na to też nie wpadłem, choć aczkolwiek ode mnie to się wzięło. Tylko dlatego, że pan Piotr Skrzynecki kiedyś przed laty, znaczy wówczas zorganizował tak czytanie juweniliów Witkacego, no i profesorowie z Uniwersytetu z lewej, którzy siedzieli, udawali las, a wykładowcy Politechniki wodę udawali. No i jedni szumieli, a drudzy wiali. No i po prostu, i ja myślę, to chyba jakiś rzeczywiście gości tego owego. No. A właśnie pan Konstanty Puzyna, pod jego redakcją ukazały się wówczas dzieła wszystkie. No i ja tam zanurkowałem i okazało się, że sensów nie wywiodłem z tego jakichś logicznych. Natomiast rodzaj skojarzeń języka, zabawy językowej, to umbajach, umbajaku, kak, i tak dalej, do dzisiejszego dnia nie powiem, że... A to była niesamowita inspiracja do pisania muzyki? Tak, ale wiedziałem, że nie podołam sam. Wiedziałem, że nie podołam i wtedy mówię do Sylwii, pogadaj, że z Danusią. Do Sylwii, czyli do żony, do tak? Do żony, z Danusią, żoną Marka. Żeby, Marka. Że ja zatęskniłem za Markiem, no drugi dzień, żeśmy już siedzieli i żeśmy grali. I jak gdyby nigdy nic, jak tak? Jak gdyby nigdy nic, tak. Czyli no, ta muzyka was połączyła. Tak, no i dlatego w ogromnym zapale żeśmy to pisali. No a potem oczywiście bez Krzysztofa też by się to nie odbyło i bez Marylki też by to zupełnie inny kształt pewno przybrało. Ale Marylka wchodzi w tak szalone rzeczy, że to szkoda gadać. To prawda. Ale jeszcze mieliście odwagę pokazać to w Opolu na festiwalu kolejnym i pamiętam, zanim przyjechaliście, to już ta fama była, że przywiozą Witkacego i strasznie się wszyscy oburzali, że gdzie do Opola Witkacego przywozić? Przecież to w ogóle niestrawne, niezrozumiałe, nie wiadomo co. I chyba potem takie hop, było. Ale nagroda była? No, Marek wykosił hop, szklanki piwa. Tak, to się akurat spodobało, bo reszta to może mniej, ale hop, szklanki piwa, bo to znajomo brzmi.
Tu pan upatruje sukcesu tej pieśni. Teraz się tak. Aha. A w ogóle tutaj też w tej książce pan mówi, że jedną z piosenek, którą pan ceni, tych markowych najbardziej, to jest Nie dokazuj. Dlaczego? Nie dokazuj w sensie tekstowym, ale markowe, prawdziwe markowe teksty, to nie teksty, tylko... Uważam, to jest jedna z najpiękniejszych piosenek, Ocalić od zapomnienia. No i oczywiście Korą. No to wiersz piękny Konstantego Ildefonsa. Ale muzyka jest... Ale muzyka, muzyka rzeczywiście jest... To jest liryka, ale taka liryka, która jest... Nie chcę nadużywać tej słowa, ale to jest przenikająca liryka. Znaczy, przepraszam za to powiem, ale Marek był partnerem do... W tej melodii jest Marek partnerem do tej niezwykłej poezji. Wiersza jest, tego pięknego. No i Korowód jego. Tak, zakazana też piosenka była, to zakazana. Tak, tym bardziej, że ja napisałem Korowód pierwszy i nie zyskał uznania. Nawet w moich specjalnie oczach też potem nie zyskał, ale Marek napisał Korowód coś drugi. Wystrzałowego. Mhm. Może to być ciekawe, ale Jackowski, który pierwszy dotknął strun tego i grał, bo Marek przyniósł na jakimś takim karteluszku te akordy, a Jacek Ostaszewski, no teraz w radio nam nikt nie zrobi nic, jak to powiemy. Przysłuchiwał się, to jeszcze nie grał na flecie, ale tak się intensywnie przysłuchiwał, że zagrał w pokera i przegrał wszystko to, co miało zarobić, a potem jeszcze przez miesiąc rodzina cienko przędła. Tak się wsłuchiwał w to. I to wszystko przez ten Korowód. Przez ten Korowód. No proszę. A na czym polegała ta siła Marka niesamowita? Że jak on pierwszy raz się pokazał publicznie w telewizji, to po prostu cała Polska oszalała. Wtedy, właśnie, jak pierwszy raz przyjechaliście do Opolu. Ja tego nie rozumiałem zupełnie. No bo myśmy byli koleżkowie, no więc... Mhm. Ale myślę, że z perspektywy siła Marka polegała na takiej... na powściągliwości. On się nie podpierał żadnymi gestami, tylko najwyższe skupienie na poezji, na słowie, które przekazał. Przez to stało się to zrozumiałe wtedy, kiedy on to śpiewał. Nie potrzeba było żadnych gestów dodatkowych, ażeby tłumaczyć. Natomiast ogromne skupienie z jednej strony, a z drugiej strony, mówię o czymś innym teraz, no, jego brzmienie głosu było fantastyczne. Ja tego nie doceniałem, no bo on brzęczał kolega cały czas. Kolega był z akademika, no, na duchem brzęczał, no więc mnie to zupełnie na mnie żadnego wrażenia. Nawet go namawiałem, idzie ty gdzieś, ucz się śpiewać do profesora Franiego. On mówi, nie, poradzę sobie. No i Poradził sobie. Panie Janie, mogłabym tu z panem rozmawiać godzinami, ale niestety antena ma swoje prawa, więc dziękuję. I tak żeśmy rozmawiali dość długo przecież. No dużo pewnie. Dłużej niż z innymi gośćmi z panem się rozmawia, to prawda. Bóg zapłaci. Dziękuję bardzo. Będzie Nie dokazuj na koniec, bo pan to bardzo ceni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.